Tutaj dzisiaj spałem. Kurczę, przedmieścia Montrealu. Spokój, cisza. Prysznic, te sprawy, nie? Tutaj, kurde. Nowisieńka, taka stacja mała, bo zamknęli Flying J, taka duża stacja, tam nie wiem na ile to było ciężarówek, no, no na z 60-70 miejsc zamknęli. No i nie ma już tutaj właściwie na przedmieściach z tej strony, gdzie stawać zbytnio. Tutaj jest miejsc może z 10, no ale nieważne. Kurwa, tu jest tak, temperatura dzisiaj. Minus 20, kurwa, przecinek. Minus 20. Jest ten. A z wiatrem, kurwa, z wiatrem jest minus 38. Kurwa. Kurwa, no za jakie grzechy, kurwa. Za jakie grzechy. Muszę przez to przechodzić, no. Idę dolać teraz do tego. Idę dolać, kurwa, takiego gówna do... do baków, żeby nie zamroziły się, kurwa, żeby paliwo nie zamarzło, kurwa, bo jak zamarznie mi gdzieś w trasie, to będzie chujnia totalna, kurwa, mać, o Jezu, ale piździ, kurwa, więc, kurwa, muszę otworzyć, a ja pierdolę, koszula mi poleciała. Kurwa mać! Upierdoliłem. Więc tak, kurwa no. Cholera. Będę piszczał jak dziewczynka, kurwa, z zimna. Dobra, to jest kurwa to gówno, to muszę dolać. Kurwa! Nie chlapi na telefon! Dolewam ten polsiek, kurwa. Do baków. Kurwa, zimno! Powinny mi pokażę, jak toaleta wygląda, co nie powinna wyglądać. Kurwa, nienawidzę takich toalet. Toalet. Kurwa, szpara pod spodem. Zamykasz drzwi. Kurwa, wszystko widać. O, Gostek siedzi, kurwa, na klopie. Szpara jest, a jak ktoś jest wysoki, no to kurwa, patrzcie, o. Mogę chuja, kurwa, nagrać. Jak chuj wie, co kurwa robi. No kurwa, masz, no. O, tutaj siedzisz sobie, kurwa. Czekajcie, kurwa, muszę... O, siedzisz, patrzcie, kurwa, siedzę. Jest szpara, kurwa, mać. I wszystkie skurwysyny, które, kurwa, wchodzą, mogą mi się patrzeć, kurwa, w moje oczy, kurwa. No i ja też mogę, kurwa, się patrzeć. No, to jest, kurwa, do chuja niepodobne, no. Kurwa. Dobra, spierdalam, bo tu ktoś przyszedł. Kurwa. No, moja ulubiona tak. Firma. Gdzie jest czeski film zawsze. Nikt nic nie wie, kurwa. Mam pustą przyczepę. Kurde, trzeba jechać do jakiegoś jednego Gostka, żeby sprawdził, czy jest czysta, czy to, czy tamto, kurwa. Teraz jadę gdzieś ją zostawić na dworzu. Potem jadę gdzieś indziej po zebrać inną przyczepę. Nikt nie wie, jakie papiery trzeba podpisać, kurwa, jakiś papier mi dali. Gostek nie wie, o co biega z tym papierem, kurwa, a ja kurwa, jeszcze bardziej nie wiem, kurwa, po chuja ten papier mam, ja pierniczę. Kurwa. Teraz mam jakiś parking D. Kurwa, to dać, no chuj wie, gdzie to... Gdzie ja, kurwa, jestem, bo gdzie ja wyjechałem tutaj? Kurwa. Parking D. Kurwa, no. Uwielbiam czeskie, kurwa, filmy, no. Gostek, kurwa, Gostek, pytam się, ty, gdzie mam zostawić ją? Parking D, a gdzie to jest? No nie wiem, znajdziesz sobie, no kurwa mać, no. A nie, no kurwa, nie ma znaków. Ja pier... Dobra, bez przeklinania. Parking D. Kurwa, tu jest jakiś... Gówno tu jest, ale kurwa nie pisze, co to jest, no. Kurwa. 45 minut czekania, bo nie gotowe. Kurde, jest teraz
4.30, czyli 5.15 będzie gotowe. Pojedzie do Ottawy, 2 godziny stąd. Kurwa mać, potem jadę do Cochrane. Kurwa, 8 godzin jazdy, 7. Czyli dzisiaj będę zapieprzał. Kurwa, do 5 rano, nie? Kurwa, moje ulubione nocne. Nocna robota. Co zrobić, kurwa mać? Więc kurwa, powtórka z rozrywki z tamtego kurwa nagrania. Pierdolona elektronika w tym pierdolonym freightlinerze, zasrane kurwa, kurwa, kupa gówna amerykańskiego pierdolonego, kurwa, nie umieją zrobić porządnie, no. Pokażę, kurwa, o co chodzi. Kurwa, mam światła zapalone, nie? To jest, kurwa, światło zapalone. Wyłączam, kurwa, migacz. Może widać, kurwa, i ciemno. Może na tym będzie widać lepiej. Nic, kurwa, nie ma kurwa świateł. Nie mam świateł, muszę kurwa. Papierek, kurwa, no! W którym jesteśmy wieku, żeby trzeba papierek wpierdalać do tego? Kurwa, tam między te. Ta elektronika, tam ten wąż, kurwa, co idzie do wszczepy. To nie muszę papierek wpierdalać, no kurwa, ludzie, no. A ten papierek raz działa, raz nie, kurwa, no, ja pierdolę. 24 godziny w trasie. Już tam, kurwa, potąd, nie? Już, kurwa, mnie wszyscy zaczynają wkurwiać powoli znowu, no. Pierdolę. Aha, muszę wspomnieć, czemu się wcześniej wkurzyłem i czemu już tak z tymi światłami mnie szlak trafił. Byłem u klienta, wyłączam ciężarówkę, po 10 minutach alarm się włącza. I wyłącza wszystko, nie? W ciężarówce, te kurde, światła, nie światła. To w środku miałem jedno światełko, się paliło. Lodówka, co najważniejsze, kurwa, lodówka, nie? Bo ja tam mam żarcie. I chuj, no, po 10 minutach, nie? Coś nie ładuje, kurwa, nie? Więc ja w tej trasie walę to, ciężarówka będzie na chodzie, na fulla, kurwa, cały czas. Kurwa, bo ja nie będę tracił, kurwa, żarcia, marnował, żeby tylko zgasić ciężarówkę, kurwa, no. Sorry, aż tak ekologiczny, kurwa, nie jestem, pierdolę to. Kurwa, a nie, bo o co chodzi? Ja, kurde, pisałem firmie, pisałem, żeby zrobić baterię, bo coś, bo mówię, bo w tamtej podróży mówię, kurde, wyłączałem ciężarówkę, kurde, na przykład wyłączałem ciężarówkę i po 5 godzinach, kurde, mi alarm bił i wszystko się wyłączało, nie musiałem, kurde, odpalać ją, nie, to jest nienormalne, kurwa, no. Jedyne, co chodzi, to, kurwa, ten... lodówka i ten zasrany policjant, kurwa, logbook, kurde, elektroniczny, nie? Zajebiste początki, a tu jeszcze, kurwa, trafik mnie, kurwa, pierdolną, fuck! Spierdolę coś. Kurwa, korek, kurwa, 5 godzina po południu, Montreal też, kurwa, nie tak jak w Toronto, ale też, kurwa, korek, to kurwy, no, fuck! No muszę, kurwa, się uspokoić, nie? Bo to... Kurwa, tragedia, co się dzieje. Patrzcie, co tu się, kurwa, dzieje. Nie, no to jest... To są jaja, no. Wszystko stoi. Kurde, ja tutaj w tym ogonku już 15 minut stoję, nie? Co tam się dzieje z przodu? Ale kocham to, kurde! Ludzie, po raz pierwszy się nie wkurwiam. Kocham korki, no. Jest zajebiście. Kurde, tylko wziąć teraz imprezę tu zrobić na środku, kurde. Jezu, ludzie, no nie. Kurwa, kocioł. Czasami mam chęć dać gaz na chama, rozpieprzyć wszystko jak czołg, kurde, no. Ale... Spoko. O, się ruszamy, ruszamy się, kurwa. Zapisywać to ruszamy, kurwa, ty. Całe 3 metry, kurwa, pojechałem. Fuck. Nie, dobra, spoko. Pięknie jest, sam widzicie. Faza na całego. Graf bilarda. Uciekłem z tamtego korka. Udało mi się.
do następnego. Kurde. Kurde, śmiech bardziej nerwowy już chyba. Cholera. Typu ciekawostka. Przede mną jedzie przyczepa. Rzadko widać takie przyczepy, nie wiem czy to widać na tym wideo, które mają takie jakby przedłużenie. To chodzi, żeby ta przyczepa była bardziej opływowa. Cholera wie jak to wszystko działa. O, to jakieś kurde malinki, nie linki. Jak on drzwi otwiera, to nie wiem gdzie te kurna te panele idą niby, ale rzadko widać takie przyczepy, ale mówię, to niby przyszłość przyczep. Żeby bardziej opływowe były, czy to przejdzie, czy nie. Jedyne co, to może być przechlapane, jak się parkuje na track stopie, nie? Bo czasami jest ciasno. A przez to, że ma te ekstra panele, tam te ekstra metr, to kurde, to po prostu wystaje za innych, nie? No i to nie za bardzo, nie za bardzo, ale no cóż, z taką nie jeżdżę, więc się nie martwię jeszcze. Do tego momentu. Pokazać wam, kurwa, temperaturę. Minus 30 stopni. Kurwa mać. To już jest zimno. Cholera, nawet biegi mi się źle zmienia. Kurde, bo ta skrzynia biegów tam, nie wiem czy to olej czy coś, no kurna. Dosłownie nie mogę biegów zmieniać. Nie, no mogę zmieniać, biegi wchodzą, ale bardzo, bardzo trudno. Mam nadzieję, że mi tę ciężarówkę, to paliwo mi nie zamarznie, kurde, bo mówię, raz już, mimo że wlałem ten płyn, ale raz, już wlałem ten płyn raz kiedyś, kilka lat temu. Ciężarówka i tak z pełnymi bakami mi zamroziła. Zamarzła mi. Na środku zadupia, 8 godzin kurna siedziałem. Kwiczałem kurna, bo myślałem, że zamarznę. Tu będzie to samo kurde, kto tutaj przyjedzie o 11 godzinie. Kurna, żeby mnie do garażu ściągać. Zdechnę jak pies. Nie no, nie no, wiadomo przecież. Kogoś zatrzymał. Zresztą mówię, mam śpiwór wojskowy. Co może życie uratować w takich właśnie momentach. No ale mówię, to mimo wszystko nie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Minus 35,8. Ja pier... Nie, jeszcze takiej temperatury, szczerze mówiąc, to ja chyba nie przeżyłem, jeżdżąc na ciężarówkach. No i w ogóle chyba tu w Kanadzie. Minus 35,8, minus 36 stopni, kurde, przy to. No niezłe jaja, no. Kurde. Widać, że powoli dzień wstaje. Ja dopiero co przyjechałem z przyczepą. Gostkowi zostawiłem szczepy, jest teraz 6 rano. Kurwa, jaka 6, ja pierdolę. 7 rano. Zostawiłem mu szczepę. I co chciałem powiedzieć? Jestem wytegowany, kurde, na maksa, nie? Czuję się jak pijany ze zmęczenia. Jak pływałem ja, jadąc pływałem, nie? Pływałem, chlapałem się wodą zimną, dwie kawy wypiłem, biłem się po twarzy, dojechałem, spoko, nie? Ale kurde, uff, czuję się jakbym wypił z 12 piw, nie? Ale co chciałem powiedzieć, kurde, bo jakiś wątek miałem, ale wyleciał mi z głowy. Aha, no tak, o! Ha, ha, ha. Że idę spać i robi się dzień, a zdając mnie,
za 2 godziny się obudzę i będzie chuj ze spania, kurwa jego mać. Czuję to, kurwa, ja znam siebie, no znam siebie. Zasłonię te firanki, kurwa, tutaj. Ale mentalnie się obudzę o 10 za 3 godziny i będzie koniec spania. Oby mnie wykrakał, bo ja, kurwa, mam dar krakania głupot, kurwa, więc... Dobranoc wszystkim.